Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gieczwałdu. Liberałowie i prasa niemieckojęzyczna o objawieniach w latach późniejszych. W drugiej połowie lipca 1879 roku na łamach Gońca Wielkopolskiego ponownie napisano o atakach na wydarzenia gieczwałdzkie ze strony niemieckojęzycznej gazety Posenajzeitung. Ponownie posłużono się kłamstwem i drwiną z duchowieństwa księdza biskupa Kremenca i wiernych świeckich. Podobnie było w drugiej połowie sierpnia 1879 roku, kiedy to Goniec informował czytelników o artykułach w Posenajzeitung, w których niemieccy autorzy starali się ukazać objawienia w Gieczwałdzie jako instrument służący do celów polsko-patriotycznych. Autor tłumaczył czytelnikom, że to twierdzenie nie ma żadnych podstaw, tym bardziej, że zarówno ksiądz proboszcz Weichsel, jak i ksiądz biskup Kremenc to rodowici Niemcy. Jeśli by widzieli w tych wydarzeniach jakiekolwiek szalbierstwo, zapewne zakazaliby spotkań modlitewnych. A tak się nie stało. Autor kończąc zachęcał redakcję Posenajzeitung do odbycia pielgrzymki do Gieczwałdu. Prasa niemiecka nadal co jakiś czas publikowała na swych łamach informacje o Gieczwałdzie, z tym, że najczęściej ironizowała na temat objawień. Tym razem uczynił to również koloński dziennik Kolonische Zeitung, nazywając objawienia teatralno-jarmarczną produkcją na zamówienie publiczności. Przed 8 września 1879 roku na łamach Posenajzeitung apelowano do władz administracyjnych, by zakazały pielgrzymowania do Gieczwałdu, Górki Duchownej i Dąbrówki, by położyły kres temu oszustwu. Na łamach orędownika pojawia się pytanie, w imieniu jakiego prawa wystąpiłyby jednak władze, by zakazać ludziom jechać tam, gdzie uznają to za stosowne? Autor krótkiej informacji konkluduje to słowami, iż nienawiść do katolicyzmu jest tak wielka, że odbiera to posenerce resztki zdrowego rozsądku. Po kilku tygodniach na łamach Gońca Wielkopolskiego pojawił się artykuł, który prostował wiele niedorzeczności pojawiających się w prasie zarówno polskojęzycznej, jak i niemieckojęzycznej. Wcześniej informowano, że ksiądz Weichsel był w Marpingen, a w rzeczywistości nigdy tam nie był. Czy też, że święty Jan Ewangelista miał objawić się proboszczowi w Gieczwałdzie. Autor ubolewał, że był to przedruk z Germanii, który ośmieszał i wprowadzał zamęt wśród katolików. Ostrzegał także, że podobny artykuł pojawił się w pielgrzymie pelplińskim. Ooh.